Kłótnia o kickoboty. Źle to robisz. Włóż ten kawałek tam, a tamten tutaj. O! Daj, pomogę ci. A w zasadzie po co ci ten robot? Roboty są genialne! Można im kazać zrobić wszystko. Mogą gotować jedzenie, a nawet sprzątać zabawki. O! Czy potrafią też sprzątać gniazda? Potrafią wszystko! Juhu! Jest tam kto? O, cześć! Chcecie się z nami pobawić? Wybacz, Olu, ale budujemy robota. Robota? Tak jakby. Chciałbym mieć prawdziwego robota. Albo jeszcze lepiej, prawdziwego kickobota. To pestka. Nie martw się. Zrobię ci wspaniałego kickobota. Pomogę ci. Lubię tworzyć. Chodźmy, pora wziąć się do pracy. Ups. Jak roboty się poruszają? O tak. Patrz, Bruno. Będę nim kierował dzięki samochodzikowi. A z mojej starej lalki zrobimy mu buzię. Ale będzie zabawa. A, co ty wyprawiasz? Upiększam robota. Wcale nie, psujesz go. Z tymi wszystkimi ozdobami nie będzie działał. Będzie. A ty jak uważasz? Ja, w sumie to nie wiem. Oboje macie dobre pomysły. Mogę się doczekać mojego kickobota. Przestań, wszystko psujesz. Poprawiam go tylko. To mój kickobot. Szybko, zobaczmy, co tam się dzieje. Puszczaj! Stop! Co wy robicie? O, dobrze, że jesteście. Powiecie nam, kto ma lepsze pomysły. Tak, bo Bruno nie może się zdecydować. O, to mi się podoba. I to też jest świetne. To będzie najfajniejszy kickobot na świecie. Ale czyj pomysł jest lepszy? Są równie dobre. Nie mogę się doczekać robota. Ale ona go psuje. Przez Filipa jest brzydszy. Nieprawda. Zobaczymy, kto ma rację. Zrobię własnego kickobota. Ja też. Bruno, pomożesz mi? Potrzebuję twojej pomocy. Ojej, to nie będzie przyjemne. Nie martw się, znam się na kickobotach. Ekstra. Dobra, rzuć na to okiem. I co myślisz? Jest strasznie brzydki. O! Czy możesz go upiększyć? Wiem, czego ci trzeba. Zaraz wracam. Bruno! Cześć, Filipie. Jak ci idzie? Dziubek chce, żebym upiększył kickobota, ale nie wiem jak. Pomożesz mi? Nie mogę. Dlaczego? Jeśli ci pomogę, to nie będzie fair wobec Oli. Nie pomogę żadnemu z was. Przepraszam. Ta-da! Popatrz na te pióra. Teraz twój kickobot będzie tak piękny jak ja. Dziękuję. Czy kicek lubi pióra? No jasne. Kicek lubi dużo różnych rzeczy. Swój hamak, słodycze, no i oczywiście Rosie. Jeśli dodasz je do kickobota, to kicek na pewno będzie zachwycony. Skoro tak mówisz... może pomysły Oli nie były takie złe? Nie powinien opadać. Filip lepiej uruchamia roboty. Jestem
jesteś pewien, że nie możesz mi pomóc? Przykro mi, Olu. A więc, z czym masz problem? Mój kickobot jest za miękki. Aha, to jest jak budowanie gniazda. Serio? O tak, nie ma nic gorszego niż za miękkie gniazdo. Trzeba wtedy ułożyć twarde gałązki dookoła, żeby się nie rozpadło. O, dzięki, dzióbku. A może jeśli przestawię te dwie części? Już! A, jednak pomysły Filipa nie były takie złe. O, Rosie! Teraz będziemy mieli dwa kickoboty. Popatrz! Oczywiście, nigdy w życiu nie poradziliby sobie bez dzióbka. Naprawdę? Ależ to ekscytujące! Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Już! Ta-da! Hurra! Ha! Nie widzieliście jeszcze wszystkiego! Patrzcie! Nie, tego nie było w planie. Oczywiście w tym akurat mu nie pomagałem. Świetny! Cudowny! Poczekaj, aż zobaczysz, jak mój się rusza. Patrz! Do przodu, dalej, no już. Pomogę ci! Kickobocie, wkrocz do akcji! To giegoczek! Chyba powinienem był im pomóc. Psi! Mój kickobot się zepsuł! Mój też! Teraz nie mamy już żadnego! O nie! To najlepsze kickoboty, jakie prawie miałem! Przykro mi! Mi też! Powinniśmy porozmawiać i wspólnie coś zbudować! Wybacz, Filipie! Wybacz, Olu! Nie martwcie się! Ej, pamiętacie, jak naśladowałem robota? Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Wiem, jak zrobić robota, który będzie słuchał poleceń i się nie zepsuje. Ej, nie podglądajcie! To jest ściśle tajna akcja. Operacja Super Kickobot. Uwaga, uwaga! Pora zobaczyć Super Kickobota. Podnieś zasłonę. Tada! Ojej! Do przodu! Obkręć się! Na jednej nodze! Super! To najlepszy kickobot na świecie! Nazywam się Olobot. Miło was poznać! W lewo, w prawo! Podnieś ciasteczka! Przynieś mi je! Proszę! Uwielbiam Rosie Bota, ale chyba jednak wolę prawdziwą Rosie. Nawet jeśli nie zawsze robi to, czego chce. Nie lubię przemądrzałych królików. Ej, Rosie! Proszę!
Reporter Kicek. Czy lubisz swój skuter, Rosie? Tak, jasne, że lubię. Czy wolisz nim jeździć sama, czy ze mną, Rosie? Z tobą, Kitku. Dobra odpowiedź. Kitek, po co te pytania? Ja piszę gazetę Życie podwórka i ty jesteś moim pierwszym tematem. Słuchaj tego. Rosie na Oliwia koło skutera. Mknie szybciej niż kiedykolwiek. Co ty myślisz, Rosie? To bardzo ładne, Kicek. Ale nie jest bardzo ekscytujące. O, to co powiesz na to? Rosie na Oliwia koło skutera! Mknie szybciej niż kiedykolwiek! To brzmiało bardziej ekscytująco. Ale Oliwinie skutera takie nie jest. Rozumiesz? Tak, ale jakoś nie mam weny do pisania. Jestem pewna, że masz. Nie znalazłeś jeszcze tematu. Wyjdź tam, powęż trochę. Napisz coś, co każdy będzie chciał przeczytać. Masz rację, Rosie. Gdzieś tam jest idealna historia do mojej gazety i mam zamiar ją odnaleźć. Dalej możesz też pisać o mnie. Tak siedzi na drzewie. Nie. Trawa w sadzie potrzebuje skoszenia. Nie. Jabłuszko Bruna jest idealnie dojrzałe. Nie. Nie. Niech się przygotuje na niespodziankę. Ha! Bruno niemile zaskoczony po tym, jak Ola zrywa jabłko z jego drzewa. O, wiele lepsze. Na mocy czarnej magii umieszczę teraz moje nowe gniazdo na tym drzewie. Wznieś się na drzewo, gniazdo. Wznieś! Ra! Ra! Och, no dalej leć, gniazdo, leć! Skakuj tam! Ra! To jest problem z gniazdami. Nie są pomocne. A to drzewo jest głupie. Ra! Dziubek mówi, że drzewa są głupie. To jest genialna historia. Rosie ma rację. Jest tyle historii na świecie. Muszę je tylko odnaleźć. Jesteś gotowy, dębiak? O, dzień dobry. Auć. Dobre, dębiak. Filip? Filip? Gdzie jesteś? Filip kopie piłkę prosto w nos dębiaka. Potem śmiejąc się ucieka. O, co za świetna historia. Dobra robota, dębiak. To była genialna obrona. Jesteś świetnym bramkarzem. Serio? Naprawdę tak myślisz? Cześć, Kitku. Masz jakieś dobre historie? Mam ich na całe wydanie gazety, Rosie. Widzisz? Mówiłam, że musisz trochę powęszyć. A? Oj, no już, Kicek. Tylko zerknę. Musisz poczekać, aż gazeta będzie gotowa. Tak jak wszyscy. Do domku, Rosie. Do domku, Kicek. Pospiesz się, Kicku. Jak długo może zajmować napisanie gazety? Skończone! To pokaż mi ją. Jej! O, no dalej, Kicku. Najpierw musimy dostarczyć każdemu gazetę. O, Kicek. Czy możemy dostarczyć ją skuterem, Rosie? Tak jak prawdziwą gazetę?
Świetny pomysł, Kicku. Zaczynajmy dostarczanie. Pospiesz się, Dębiaku. Ja chcę czytać. Tu jest napisane, że Dziubek uważa drzewa za głupie. Co za policzek. Jesteś pewien, że tak powiedział, Kicku? Dziubek uwielbia drzewa, zwłaszcza gdy na nich siedzi. Nie napisałbym tego, gdybym tego nie usłyszał. Ale czy to nie jest opowiadanie bajek? Nie, to fakt. O, spójrz, wszyscy idą w naszym kierunku. Nie wyglądają na szczęśliwych. Hej, wszyscy niosą moją kasetę. Czy mogę teraz zerknąć? Proszę bardzo. O, Kicku, coś ty narobił. Kicek? Nigdy nie powiedziałem, że drzewa są głupie, tylko to drzewo, na którym magicznie chciałem umieścić moje gniazdo. O, rozumiem. I nie kopnąłem piłką w nos Dębiaka specjalnie i nie uciekłem. On był bramkarzem. Obronił gola. Obroniłem, wiesz? Coś takiego. Powiedziałeś, że wzięłam jabłuszko Bruna, a nie wzięłaś? Zerwała je, żeby zrobić mi niespodziankę. O, to miłe. O, bardzo mi przykro. Wiem, że tak jest, Kicku. Jestem pewna, że Kicek nie chciał wszystkich zasmucić. I z pewnością nie miał zamiaru opowiadać żadnych bajek. Może gazeta to wcale nie był taki dobry pomysł. To był dobry pomysł. Prawda, że był? Był. Tak, oczywiście, że był. Świetny pomysł. Twoja gazeta to cudowny pomysł, Kicku. Chodzi o to, że historie muszą być bardziej zabawne i cieszyć ludzi. Tak, gazeta, która sprawia, że ludzie się uśmiechają. To genialny pomysł, Rosie. Chodź, Rosie. Mamy do napisania gazetę. Jak to my? Spójrz, jest moje duże zdjęcie. Wybacz, że brakuje głowy. Jesteś taki duży, że zabrakło im papieru. Hej, a tutaj jest dowcip. Co mówi pirat, kiedy kotwica spadnie mu na stopę? Wow! To naprawdę jest najlepsza gazeta, jaką czytałem, Kicek. Czy możesz napisać kolejną wkrótce? Proszę, Kicek. Dobra robota, Kicku. Tak, wspaniały ja! Kicek, mam dowcip. O, słucham więc. Co mówi jajko do drugiego jajka? Nie wiem. Nie pękaj. Ale jajka wcale nie mówią. Nie mają ust. Cóż, może mogą słyszeć siebie ze środka skorupki. Tak, to może działać. Okej. Co powiedziało jajko ze środka swojej skorupki, bo jajka nie mają ust? Do drugiego? Nie pękaj! Co o tym myślisz, Rosie? Rosie?
jak wykorzystać śmieci. Jak dobrze pozbyć się tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy? Rosie? O co chodzi? Chcesz coś z tego zatrzymać? Rosie! Rosie, kicku, nic wam nie jest? Nic, w porządku. Prawda, kicku? Jakie ładne dzwoneczki. Możesz je wziąć. I tak to wszystko wyrzucimy. Nie chcemy tych rzeczy. O, dziękuję. Ale to marnotrawstwo pozbywać się rzeczy, które mogą się przydać. Przydać? To tylko śmieci. O, co dla jednego jest śmieciem, dla drugiego może być skarbem. Masz rację. Dzięki, Zofio. Rosie! Cześć, Filip. Czy to go-kart? Go-kart? Czy to wygląda jak go-kart? Będziemy trzymać te śmieci w domku, żeby każdy mógł sobie coś wybrać. Mowa o śmieciach. Ja mam bardzo dużo śmieci. Za mną małe żołędzie. O, to będzie recykling. Dobry pomysł. Tuziki, nakrętki. Szybki mamy, skacze, skacze, łatwo. Ten worek jest już prawie pełny. Prawie pełny? O, to gdzie mam włożyć resztę tych śmieci? Musimy znaleźć sposób na przechowanie rzeczy nas wszystkich. Kolejny świetny pomysł. Dziękuję. Muszle, korale, cekiny. O, są ich tysiące. Naprawdę ich potrzebujesz? No, to fakt, że zajmują sporo miejsca. Ups! No dobrze, przygotuję coś na zbiórkę śmieci. Ale kto mógłby chcieć coś takiego? O, na pewno jest ktoś, kto chciałby je sobie zabrać. Mogę się rozejrzeć. Możliwe, że mam trochę rzeczy, które warto wyrzucić. O, chyba nie tyle, co Filip. Patrz. To nie są śmieci, tylko części. Mam pewien plan. Jaki plan? Dębiaku, a co ty zamierzasz dać na zbiórkę śmieci? Chciałbym wam pomóc, dzióbku, ale drzewa nie miewają zbędnych rzeczy. Jak to nie? Przecież każdej zimy gubisz liście. To fakt, ale liście gniją na ziemi i są pożywieniem dla roślin. Nic się nie marnuje. Szkoda, że u nas to tak nie działa. Tak, drzewa są wyjątkowe. Potrzeba nam tylko słońca, wody i trochę wiatru. A my potrzebujemy wózka na śmieci. Pora na wielką zbiórkę. Da się załatwić. Poproszę Filipa. Oj, przecież lubisz robić pojazdy. Wybacz, ale jestem zajęty. A wózek na śmieci to nuda. A co powiesz na ponaddźwiękowy super turbo śmieciownik? O, ale piękny wózek.
wózek na śmieci. To jest ponaddźwiękowy super turbo... Nieważne jak się nazywa, jest świetny. Pamiętaj, że Bruno już czeka ze śmieciami. Może zostawię sobie to drewno. Na pewno kiedyś się przyda. Oj, oddaj, Bruno. Jak ja mogłem posprzątać, to ty też. Bez tego mój domek będzie lepiej wyglądać. W przeciwieństwie do wózka. Zawieźmy to wszystko do domku. Wiedziałem, że znajdę coś jeszcze. To moje stare pióra. O nie, patrzcie! Ojej, teraz wózek sam stał się śmieciem. Przepraszam. Słuchajcie, musimy znaleźć na to jakieś miejsce. Ale ogromna góra śmieci. Nie szkodzi. Co dla jednych jest śmieciem, dla innych jest skarbem. Każdy może sobie wybrać to, co chce. Chodźcie do dzióbka. Cześć, panie robocie. Trzymaj, Bruno. Moja kolej. Ja też chcę w to grać. Wybacz, robocie. To nie ja, tylko te śmieci. Podstępne są. Wciąż mamy tutaj zbyt wiele rzeczy. Chyba jednak będziemy musieli coś wyrzucić. Szkoda by było. Zróbmy coś jeszcze z tych śmieci. Ale każdy już sobie wziął to, co chciał. Wcale nie każdy. A co z dębiakiem? Dębiak jest drzewem. Niczego nie potrzebuje. Oprócz słońca, wody i odrobiny wiatru. Mam genialny pomysł. Wielkie niebo, co to jest? Cześć, dębiaku. Zrobiliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Pokażemy ci. Gotowy? Nie bardzo, ale... No, dobra, już. W życiu nie widziałem niczego podobnego. Co to jest? Powiedzmy, że rzeźba wietrzna. Albo ponaddźwiękowy. Super turbo wiatrołap. Koła są moje. Jest podobny do ciebie. Potrzebuje tylko słońca, wody i wiatru. Nic się nie zmarnowało. Widzisz? Jest taki jak ty. Tak, dziękuję. To najbardziej niezwykła rzecz, jaką widziałem. Zachowam ją. Zofia mówi, że śmieci mogą być dla kogoś skarbami. Jej też to pokażemy. Jasne, koniecznie. Ale jeszcze nie teraz. Mógłbym na to patrzeć godzinami. Dużo miejsca. Wybacz, Kitku. Nie zmieścisz się tutaj. Co? Dobranoc, Kitku. Bardzo śmieszny dowcip.